Mój przepis na ser smażony. Mozzarella żółta w kostce, pocięta na plasterki. Te plasterki opanierujemy i do zamrażarki pójdą po dwa. Zawsze do obiadu będę mógł sobie dwa takie wrzucić na patelnię i przygotować. Tego jajko osolone, zaraz rozszczepię je widelcem. Mąka z przyprawami, której obtoczymy. I oczywiście bułka tarta na koniec. I takie coś będziemy mieć za chwilę gotowe. Dlaczego jest to lepsze niż kupne takie paluszki? No z tego powodu, że te kupne wszystkie są robione z jakimiś tam dodatkami. Już nie chodzi o konserwanty, ale gdzieś tam te tłuszcze roślinne, które byśmy chcieli uniknąć, żeby uniknąć procesów zapalnych w organizmie, to one tam występują. Zdrowiej będzie wykonać samemu takie coś. Jajuszko już gotowe. Biorę plasterek mozzarelli. Obtaczam ze wszystkich czterech stron w tej mące z przyprawami. Tak, żeby się fajnie serek zmatowił. Wtedy on będzie, jest taki w dotyku, taki zamszowy. I dzięki temu za chwilę nam to jajuszko dobrze do niego przylgnie. Wrzucam do jajka. Obtaczam. Jak widać, jajuszko trzyma się tego. Robi się lepki ten serek. No i taki lepki serek przekładam teraz do bułki tartej. W tej bułce tartej też wystarczy teraz z każdej strony obtoczyć. Tak jest, porządnie. Jedna strona, druga strona. I produkt mamy gotowy. Takie coś, tylko potem zamrozimy, tak jak mówię, po dwa. Wrzucamy to potem na patelnię, na masełko rozgrzane. Chwilę na masełku i będzie gotowe do jedzenia. Wyjęte zamrażarki. Dzisiaj chcę je zjeść. Biorę serek. Wrzucam na masełko. Z jednej strony, z drugiej. Dobrze jeszcze jest je tak chwilę z boku, żeby z każdej strony trochę tego masełka się napiło. Serki gotowe, mięciutkie w środku. Tutaj akurat jako dodatek do steka, stek z serem, konfitura malinowa. No i próbujemy. Degustacja. Serek jest mięciutki. Ciągnie się. Troszeczkę, może najpierw bez malin spróbujemy. Pyszne. Coś przyprawy, które dodałem wtedy, nadają taki charakter ciekawy. No i maliny trochę słodyczy. Do tego oczywiście stek. Tutaj mam akurat roast beef dzisiaj. Stek już tylko z solą i z pieprzem. No i wiem, że po tym posiłku będę najedzony. Po takim posiłku 8 godzin bez uczucia głodu. Nasycony organizm. Nie trzeba się przejmować. Nie ma spadków energii. Czuje człowiek, że żyje.